W tym odcinku dowiesz się, w jaki sposób być lepszą wersją siebie dzięki związkowi, który nazywa się dopamina. Dopamina to neuroprzekaźnik, który syntezowany jest i uwalniany przez dopaminergiczne neurony ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z ważnych zadań dopaminy jest regulacja wydzielania hormonów oraz kontrola pracy mózgu. Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Numer 1. Dopamina zwiększa kreatywność. Badania na ludziach wykazują, iż zwiększone stężenie dopaminy w mózgu zwiększa kreatywność. Dopamina bierze udział w procesach poznawczych mózgu. Im większe stężenie dopaminy, tym mózg lepiej reaguje na warunki zewnętrzne, łatwiej je interpretuje i szybciej wyciąga wnioski. Numer 2. Dopamina zwiększa zdolność do utrzymania uwagi. Udowodniono, że mniejsze stężenie dopaminy w płatach czołowych mózgu może powodować zmniejszenie uwagi, a nawet deficyty związane z zaburzeniem utrzymania uwagi, takie jak występują w ADHD. Numer 3. Pamięć i uczenie się. Dopamina w mózgu odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu pamięci oraz regulacji procesu uczenia się i jest niezbędnym neuroprzekaźnikiem do długoterminowego przechowywania pamięci oraz posługiwania się tą pamięcią w przyszłości. Dopamina odgrywa także bardzo ważną rolę w kontroli pamięci krótkotrwałej, czy też zwanej inaczej pamięci roboczej. Oczywiście lepsze wykorzystanie pamięci zwiększa szansę na lepsze wyniki w nauce, które w przyszłości mogą przełożyć się na uzyskanie lepszego zawodu lub lepszej pracy. Numer 4. Motywacja. Dopamina nazywana jest cząsteczką motywacyjną. Zapewnia ona długotrwałą motywację oraz daje nam wewnętrzny napęd do robienia rzeczy, które rozpoczęliśmy. W dodatku dopamina zwiększa ciekawość oraz zainteresowanie, co z kolei ponownie napędza motywację. Numer 5. Zapotrzebowanie na nowości. Zwiększone stężenie dopaminy w mózgu wzmaga naszą ciekawość i powoduje, że chcemy wciąż odkrywać nowe rzeczy. Bardzo często różne od tych, które są naszym hobby lub tych, którymi zajmujemy się na co dzień. To działanie dopaminy zwiększa szansę na poznanie nowych, ciekawych zajęć w Twoim życiu. A oto lista sposobów, w jaki możesz zwiększyć stężenie dopaminy w Twoim mózgu. Przebywanie 45 minut dziennie na słońcu zwiększa stężenie dopaminy. Ćwiczenia fizyczne zwiększają stężenie dopaminy. Pozytywny wpływ ma także joga. To samo tyczy się masażu. Słuchanie muzyki ma ten sam efekt. Żywność bogata w tyrozynę oraz fenyloanalinę także zwiększa stężenie dopaminy. To samo zielona herbata, kofeina, magnez, dziurawiec, kurkuma, kwas foliowy, tran, żeńszeń, resveratrol, oregano, szałwia, rozmaryn, probiotyki Lactobacillus plantarum, prócz tego hormony takie jak estrogen oraz grelina. To samo działanie może mieć także nikotyna, niestety też alkohol i inne narkotyki. Prócz tego istnieją także związki, które zmniejszają stężenie dopaminy, a zaliczyć do nich możemy leki psychotropowe, lit, mangan, dietę bogatą w tłuszcze nasycone, przewlekłe spożywanie cukru, a także i niedobory żelaza. Jak zawsze polecam swoją książkę Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Pamiętaj, że toksyny zawarte w pożywieniu są przyczyną większości chorób cywilizacyjnych. W tej książce dowiesz się, jak zablokować chemię, której nie jesteś w stanie uniknąć. Książkę znajdziesz w linku pod tym filmem.